Po pierwsze, kim był Mieczysław Jałowiecki, jak on opisuje swoją, swoje pochodzenie. Nasza rodzina należała do domu Rurykowiczów, a to w Rosji znaczyło bardzo dużo. Czuliśmy się jednak Polakami. Trzeba dodać, że podpisywał się w ogóle ród jałowieckich, nie tylko nazwiskiem Jałowiecki, ale także Jałowiecki, Jasławski Moja babka, szkodka z urodzenia była niezwykle przywiązana do szkockich tradycji, a mój dziadek i my wszyscy byliśmy katolikami o silnym poczuciu polskiej kultury i katolickiej filozofii. To rozwarstwienie, jakie oddziczyłem, czułem przez całe swoje późniejsze życie. Rodziców widywałem mało, za to babka kształtowała moją dzisiejszą osobowość. Babka była z natury małomówna, ale czasem w rzadkich chwilach dobrego humoru miała się rozkrochmalić. A wtedy opowiadała mi o historii swojego klanu, o zamkach w dalekiej Szkocji i o krwawej bitwie z Anglikami, którą McDonaldowie przegrali. Mówiła o emigracji szkockich rodzin, kiedy to jej przodkowie zaciągnęli się z zasadzkich czasów na służbę w cudzoziemskim autoramencie. Opowiadała mi, jak to dostali oni indygenat Polski, gdyż pochodzili od szkockich wodzów, władców Wysp Zachodnich. W jej słowach pełno było gniewu na Anglików za to, że wypędzili tylu Szkotów, okupując ich kraj. Wyczuwałem u niej tę samą niechęć, jaką w domu rodziców darzono Rosjan. Babka moja nigdy mi nie wyjaśniała, jakim sposobem Szkoci dostali się do tego, najbardziej zapadłego zakątku, zakątka Litwy, gdzie się urodziłem i wychowałem. Jako student dopiero odkryłem, że rodziny McDonaldów z przedomkiem McBury, po polsku Bury, i rodziny Davidsonów figurują w kronikach kościoła parafialnego w Sugintach. Już pod koniec XVIII wieku. A że umieli się dorobić, świadczyły liczne, e, liczne folwarki, lasy, młyny i gorzelnie, należące przeważnie do McDonald'ów, gdyż Davidsonowie na początku XIX wieku opuścili sugińskie strony. McDonaldowie z klanu Ronalda o wezwaniu Gainsay Huder, e, jaki zapamiętałem z dzieciństwa, siedzieli twardo i zażywnie na, na leliczkach, a no myślu i innych folwarkach, skrzętnie dokupując co pokolenie. Ziemie, lasy, jeziora, aż wreszcie większość parafii sugińskiej, duża część kuciskiej znalazły się w ich gospodarnych rękach. Ludzie się ich bali, bo byli zadziorni, nosili się z wysoka i krzywd swoich nie zapominali. Babka moja miała jedynego brata Józefa, dziedzica dużej fortuny, chudego szlachcica o suchej jaszczębiej twarzy. Co parę miesięcy przed ganek naszego dworu w Syłgudyszkach zajeżdżała, zależnie od pory roku, kareta lub powóz zaprzężony w cztery rosły świecące, świecące brązami karogniade klacze ze stangretem w liberii i służącym na koźle. Wizyty były bardzo uroczyste. Dziad Józef w długim surducie i rękawiczce na lewej ręce zasiadał na kanapie i rozmowa toczyła się przeważnie o sprawach politycznych. Mówiono w trzeciej osobie, a zapytania skierowane pod moim adresem nie wychodziły nigdy poza konwencjonalne e, granice. Czasami pokazywano mi w trakcie tych wizyt różne stare sztychy i ryciny, na których figurowały dziwacznie ubrane postacie szkockich wojowników. Pamiętaj, ostrzegali mnie obydwoje, że jesteś potomkiem tych dzielnych ludzi i nigdy nie bądź mazgajem. Babka dodawała jeszcze przestrogę: Nie pchaj się na pierwsze miejsce, ale i nie pozostawaj w tyle. A dziadek Józef dokończył. Bym w życiu stał sobie twardo gdzieś z boku, ale i nie pozwalał, by ciosano ci kół, kołki na głowie, bo to i nie po męsku, i nie po szkocku. Powstanie 1863 roku zrujnowało naszą rodzinę doszczętnie. Byliśmy na skraju przepaści. Dziad mój za czynny udział w powstaniu miał zostać zesłany na Syber, lecz rotowały go dramatyczne starania babki, a także stawiennictwo możnych krewnych, książąt wołkońskich. Cały poseg babki, to przy wydatnej pomocy pieniężnej dziadka Józefa, poszedł na ratowanie majątku, na wykupienie jej męża, na wychowanie dzieci. Jednak ocalenie naszej rodziny od opadku zawdzięczaliśmy nie tyle pieniądzom, ile żelaznej woli i rozwadze, z którą babka prowadziła mojego dziadka i swoich synów. Mój ojciec, ojciec Mieczysława Jałowieckiego, Bolesław Jałowiecki-Pierajasławski, za namową babki odkupił później nie tylko dawne ziemie skonfiskowane po powstaniu, ale i znaczną część parafii kukuciskiej i łabonarskiej. Moją babkę ze strony matki, Ilwiry Szymiotów witkiewiczową marszałkową Szawelską, sąd polowy w Szawlach skazał po powstaniu na karę śmierci. Dopiero przez stawiennictwo jej ciotecznego brata, Szambelana Dworu Hrabiego Adolfa Czapskiego z Bierżan, karę śmierci zamieniono na zesłanie na Sybier. A dobra mego dziadka Ignacego Witkiewicza poszawsze, leżące w powiecie szawelskim skonfiskowano. Dziadkowie ci spędzili wygnanie w Tomsku na Syberii, zanim w pięć lat po powstaniu zostali ułaskawieni. Towarzyszyły im na wygnaniu starsze dzieci. Stanisław, późniejszy znakomity malarz i krytyk oraz córki Maria i Eugenia. Matką moją zajęła się zaś siostra dziadka, generała Suchorzewska z Urodomina na Suelszczyźnie oraz wuj Franciszek Szemiot, emigrat powstania 1831 roku, który mieszkał stale w Paryżu. Matkę ulokowano w szkole angielskiej Audem Anglais pod Paryżem, skąd wróciła do kraju w latach 70., nie zobaczywszy już nigdy swojego ojca. Dziad Witkiewicz zmarł w drodze powrotnej na rzece Op., a babcia moja po powrocie zamieszkała na Sowalszczyźnie, skąd często odwiedzała nas w sełgodyszkach. Od niej to dowiedziałam się wiele o powstaniu i o powstaniach i o egzekucjach, by była świadkiem. Na jej oczach na placu miejskim w Kownie wykonano wyrok śmierci na księdzu Antonim Mackiewiczu. Jej starszy syn postrzelony w głowę i skazany na śmierć zbiec do Francji, jako oficer brał potem czynny udział w wojnie francusko-pruskiej. Myślę, że jej opowiadania zaciążyły na moim późniejszym stosunku do Rosjan, gdyż w domu moich rodziców unikano poruszenia... Tego tematu, który mógł doprowadzić do ostrej różnicy zdań, zauważyłem, że wszyscy byli powstańcy, niechętnie mówili o powstaniu i unikali opowiadań o swoich przeżyciach. Nie krytykowano powstania ani powstańców, mówiono o nich z szacunkiem, ale mimo to uważano rok 1863 za wielkie nieszczęście narodowe. I tu trzeba zrobić pewne roztropne rozróżnienie. Otóż, po pierwsze, tym osobom, co Wzięły udział w powstaniu, poniosły śmierć, zostały wysłane na Sybier lub ucierpiały w inny sposób, na przykład przez konfiskaty. Tym wszystkim osobom należy się nasze jak najgłębsze uszanowanie. Ale to nie oznacza, że nie mamy prawa krytykować władz powstańczych i w ogóle sam pomysł powstania, widząc teraz skutki. Które to powstanie przyniosło, i rozważając nad tymi skutkami, jako nad przestrogą dla przyszłych pokoleń. Bo również wynikiem powstania pozostała nie tylko pamięć o I Rzeczypospolitej, o granicach, które trzeba było znaczyć krwią, ale także i wynikiem tego powstania, powstania było. I jest zniszczenie cywilizacji łacińskiej, cywilizacji polskiej na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Gdzie są dzisiaj te kościoły na terenie dzisiejszej Białorusi, te klasztory, które zostały rozwiązane i zlikwidowane? Gdzie są te dwory szlacheckie, które stoją w ruinie? To wszystko też jest wynikiem tego powstania. Musimy także zwrócić uwagę, że cofanie się żywiołu i cywilizacji polskiej ze wschodu na zachód da się odwrócić, jeśli znów zwrócimy się bardziej ku pracy organicznej i mianowicie w takim układzie możemy znów myśleć o tym, żeby ta kultura polska znów była atrakcyjna dla wszystkich narodów, które kiedyś tworzyły Rzeczpospolitą obojga narodów.